Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Warhammer 3, kampania Kataju. No i tak jak obiecałem, moi drodzy, będziemy toczyć bitwę na śmierć i życie z Lokirem. W zasadzie armie są niemalże równe i mamy fajną tutaj mapę, której możemy się poszczycić ciekawymi możliwościami taktycznymi. Przede wszystkim mamy dość dużą górę, na której on będzie ustawiony, więc na pewno nie będziemy go forsować. Zmusimy go do ataku na nas z uwagi na to, że mamy artylerię. Elfy tej artylerii nie mają, chociaż czasem te balisty występują u nich. I prawdopodobnie będziemy starali się grać dość pasywnie do momentu przybycia naszej drugiej armii, bo jego armia wejdzie szybciej niż nasza. Więc rozpoczynamy. Mamy też buff Wojownicy Przodków, a on ma coś w rodzaju katalizatora mroku, czyli zwiększa czas odnawiania, wigor 100% na 100%. Wybuch nie działa na sojuszy, ogromny obszar wybuchu, zadaje duże obrażenia i może go użyć 3 razy aż. Spoko. I to jest prawdopodobnie przy jakiejś jednostce. Może to użyć na jednostce, która utraci wigor plus 100 na sekundę. Czy chyba zmęczenie z wigoru? Będzie zmęczenie działało. Dobra, rozpoczynamy bitwę. Mogłem z czystym sumieniem to olać i biec dalej, ale wiem, że łakniecie jakiejś dużej, fajnej, epickiej bitwy. I to jest chyba właśnie taki motyw, który warto byłby wykorzystać. I teraz powiedzcie mi, że ja idę na łatwiznę. No, nie idę. Dobra, mamy ładne ustawienie. Z tej strony nadejdzie wróg. To moglibyśmy się przygotować, że tutaj się ustawimy jakoś. Albo może tu, nie wiem, będzie trzeba coś wykorzystać. No, chciałbym się oddalić od niego jak najdalej, żeby wykorzystać najmocniej, jak się tylko da, możliwość dojścia naszej armii i pasywnie się ustawić z uwagi na to, że my jesteśmy frakcją, która gra pasywnie. Okej. Okay. No bardzo nie fajna mapa dla nas. Chociaż można by próbować z nim walczyć, słuchajcie, na tym ustawieniu już. Z tej strony nadejdziemy my. Z drugiej strony można by przesunąć, powiedzmy, tą strefę i zaatakować go na plecach. Ale to zwiększy do 5 minut, o Boże. O nie. Jest tam. Też 5 minut. 3 minuty. Minuta. No to nie, zostajecie w tym miejscu w takim razie. No to jest najkrócej. A bam, 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 bam. No bo kurde, ta góra, wielka góra jest mi bardzo nie na rękę. Chociaż w te wiedźmy to już można by zacząć strzelać dzięki temu. To nawet będzie ciężko trafić. No cóż, zrobimy sobie to inaczej. Wykorzystamy ten piękny, doborowy lasek. Dzięki czemu jesteśmy ukryci. Także wykorzystamy sobie tutaj kuszników w ten oto sposób. I też będziemy ukryci. I dwa ostatnie jednostki na tył. Pięknie. Kawaleria na flankę. Ciebie też damy sobie mniej więcej gdzieś tu. I dzięki temu będę posiadać idealne pole do ostrzału i niech on do mnie wejdzie. A w tym czasie skoncentruję ogień artyleryjski. Mhm, wszyscy są ukryci. Fantastycznie. Dobra, tylko wy na Węgardzie jesteście w stanie, czyli na wyjściu do przodu, zacząć ostrzał. Dobra, rozmieść armię. Pierwsze, co bym chciał zrobić, to spróbować go ostrzelać na tych wiedźmach. No i one ładnie lecą parabolą, więc nie powinno być z tym wielkiego problemu. Okej. Okay. Dobra, podleć. Dzięki temu poczekamy na naszą armię. Pięknie oberwali. Ej, ładnie ich ukrywa. Przepraszam bardzo, czegoś takiego się nie spodziewałem. Serio.
Okej, dobra, nasi przybyli. O to mi właśnie chodziło. Przypuśćmy, że po pierwsze wykorzystamy sobie tutaj tą część. Teraz was. Łucznicy. Po pierwsze nie uciekacie. I damy sobie was na tył, jeszcze też do obrony. Pięknie. Dowódca. Tak samo, do swoich sił. Wiecie co? Ja mogę ich przestawić. Dzięki temu ja ich zdziesiątkuję. Do tyłu. Coraz bardziej podchodzą. Świetnie, teraz zaczyna się ostrzał. Serenada. O to chodziło. Gdzie są wiedźmy? Dobra, korsarze. Czy ty nie jesteś przypadkiem... Dobra, wow, dobra, to bolało. Pytanie, kim ty jesteś? Oj, masz walkę na dużych przeciwnikach, to nie. Dodajemy do tyłu. Na was. Dziękuję, tu już eliminujemy. To jest druga grupa, która ma się przesunąć minimalnie do przodu. Pięknie. I teraz bierzemy tych na tą stronę. Świetnie. Fantastycznie. I teraz tak. Nie mogę mieć spowolnienia, więc będzie mnie boleć. Wy na tą stronę. Na kuszników. Raz, dwa, trzy. Też gdzieś tam. Świetnie. Do tyłu. Nie chcę, żebyście byli ostrzeliwani. Przy okazji ogary. Teraz tu. No i z tej strony już powinniśmy zwyciężyć bez najmniejszego problemu, ale weźmiemy sobie jeszcze do pomocy te dwa oddziały na tą stronę. Pięknie. I jeżeli dałoby radę z nimi zawalczyć... Nie, chciałbym się przesunąć i chciałbym próbować ostrzeliwać prawdopodobnie gdzieś tutaj. Nawet tu. Pięknie. Tu trzeba ich wzmocnić. Wiedźmy. Tryb strażniczy. Pięknie. No i w te wiedźmy wjedziemy. Plus strzelamy, albo nie, strzelamy, o, w kuszników właśnie. Dobra, wycofajcie ten balon. Regeneracja. Dobra, i przejmij się w smoka. Teraz pieski. Tutaj strzelamy. I by trzeba było jeszcze wzmocnić właśnie uderzenie. Chociażby na tą jednostkę. A wy dwoje ruszacie do przodu, plus reszta jednostek ma po prostu kusznikami ich eliminować. Strzelać w nich. I tak samo, obróćcie się. Też strażniczy, plus ty. Na mantykorę? Nie, do pomocy. Pięknie mamy, piękną mamy wyporność jednostek.
smoczyca do tyłu. Jesteś za dużym celem. O, oh, shit, Jezus Maria, jak to obrywasz. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Strasznym glas kanonem jest. Staramy się jeszcze tym troszeczkę zagrać. Tutaj proszę. I w te trzy oddziały. Dziękuję. Jazda. Jazda wykończyła jego strzelców, czyli troszeczkę ich poszukamy. Fajnie by było zabić też jego dowódczynię. Pięknie. Po z tej strony zostanie wszystko wyłatwione. Wy strzelacie tu. Wy tu. Tu. Teraz. Tu. Tu. I tu. Super. Z tej strony zwyciężamy. Dobra, przemień się. Człowieka. I też damy do przodu. I myślę, że strzelamy może w to, bo zaczyna chyba w las walić mocno. Ale przejdziemy nią w tą stronę. Pięknie. Lokir będzie największy problematyczny. Najbardziej problematyczny ze wszystkich jednostek. Gdzie jest moja druga lekka jazda? Na kolejny oddział, proszę. Ty na tą babeczkę. Staramy się mu zabić ją. No i przy okazji ogary gehenny. Plus jeszcze uderzenie metalu. O to, że on tam zadaje nam dużo obrażenia, to w zasadzie nie jest nic znaczące. Nam nie giną jednostki, po prostu. Teraz zmniejszymy sobie ich liczbę. Pięknie. Teraz ruszamy do ataku. To jest właśnie wyporność Kataju. Dobra. Zabieramy cię, bo Lokir cię dopadł. Byś tylko przeżyła. Po to jej właśnie koń. Słuchajcie, po to jej właśnie koń jest. Ładnie mnie tu podszedł. Dobra, słuchajcie, na niego. Pięknie. Czarodziejka. Okej, okay, no najlepiej gdzieś tutaj. I wygraliśmy. Fantastycznie, ale Lokira chciałbym zarąbać. Więc zrobimy tak. Na pewno na ciebie. Nie przemienisz jeszcze zbyt szybko. Spróbuj go zastrzelić. Bierzemy tak naszych jeźdźców. Pierwszy oddział. Chciałbym, żeby zabijał ciebie. Drugi oddział leci na Lokira. I chyba nie stracimy żadnego oddziału. Bardzo ładna bitwa. Trudna dość, bo bez używania lasu prawdopodobnie by mnie wyrąbali tymi swoimi. Nie wiem, czy do Lokira byś dobiegł jeszcze. Chyba nie, nie dasz rady. Dobrze było właśnie troszeczkę. Wiecie co, podejdźmy. Może jeszcze uleczymy się z jednostkami. Nie, Lokir tak szybko biega. Jest tak silny, że raczej się to nie uda zbyt szybko zrobić. Ale straszny glas kanon z niej. Dobra, kończymy bitwę. Fajna bitwa, podobała mi się. Jednak straciliśmy tą jednostkę. Ale dobra, to jest akurat to jest akurat najsłabsza z możliwych. On stracił dużo więcej. Tylko gdybym się w porę nie zorientował, to tego alchemika bym stracił, bo Lokir do niego podszedł i to jest, nie wiem, z 5-6 strzałów i ta alchemiczka się składa. Bardzo trudno jest ogarniać po prostu, wszystko jest tak kolorowe, wiecie, jeszcze te drzewa, wszystko zasłaniało, trzeba było kontrolować mnóstwo jednostek naraz, więc prawdopodobnie dało się to zrobić 10 razy bardziej optymalnie. Ale mimo wszystko, wiecie, no gramy na najwyższym poziomie trudności, więc tutaj już nie ma takiego zmiłuj. Tutaj natomiast nikogo nie straciliśmy i bardzo ładne to ułożenie było. Wszystko działało jak spłatka. Nowy poziom, świetnie.
Czy chcemy uzupełnić? Możemy wziąć 1400 dochodu, a uzupełnienie tak naprawdę jest niewielkie. Ciekawe, czy dałoby się jeszcze ścignąć. O, to mi da niedużo. Ale pieniądze są już fajne. I mamy talizman. Magiczna ochrona plus 8. Okej. Okay. Odpowiedź na wyczerpanie z powodu burz oraz żeglugi przy rafach. Zasięg aury dyscypliny plus 20%. Fajnie. No i kolejny poziom. To bardzo miło. No to co? Ta odporność na ostrzał byłaby zajebista. Weźmiemy teraz przeładowanie i zasięg. Dla ciebie natomiast. Mobilność. A później transmutacja ołowiu, chociaż nie jest już tak mocna, jak była kiedyś. Ty natomiast dostaniesz bonus do piechoty. Później trzeba jeszcze mu zrobić pewne celowanie dla jednostek strzeleckich. No i teraz, słuchajcie, możemy się zbliżyć. Tak, zbliżymy się w ten sposób, żeby może nie narazić się na niepotrzebne straty. Chciałbym jego podboostować. Więc zaatakujemy z tej strony. Pytanie, czy damy radę to zrobić bezstratnie? No nie. A gdybym tylko jedną armią? Też nie. Muszę to zrobić ręcznie, tak? No dobra, to dowodzimy dużą armią. Faktycznie. Ale będziemy mieć posiłki. Dzięki temu bez problemu pomimo formacji, zbliżając się do niego, ogarnę całą tą sytuację. Ma głównie jednostki strzeleckie. Nie mam co prawda balonu. Mógłbym tutaj sprawdzić właśnie ten balon, ale... Jak wygląda mapa, pewnie będzie taka sama. Bo dokładnie to samo. Nie, inna mapa jest. Super. Więc wykorzystamy sobie ten teren i będziemy do niego już szli. Prawdopodobnie Lokira zastrzelimy na odległość. A da się zastrzelić z bliska, Ragnar? No, teoretycznie się da. Jednak powiem wam, że bardziej opłaca się robić to na odległość. Te dwa oddziały jednak powędrują na tylny szereg. I ten też ma srebrne doświadczenie. Wolałbym nie stracić go. No i klasycznie dwie jednostki oszczepników z tyłu. Jak to będzie wyglądało? Ty przybędziesz za 3 minutę, półtorej. Ty też, no to go przechwycicie. W takim razie robimy sobie formację. Wy jako kolejna. I wy z tyłu. Wszyscy są wspierani przez każdego. Dobra, ty tutaj. To jest moja formacja. Doskonale. Rozmij wojska, rozpocznij bitwę i od razu naprzód. Świetne są te przemówienia ich. Dobra, zastrzelić ją. Subordinate only to dragons. Czy on mi właśnie zabił cały oddział? Naprawdę. No bezproblemowo, kuźwa mać. Słuchajcie, zomnomił mi cały oddział, czajcie? Jednym zaklęciem. Absolutnie cały. Jezu. Wycofaj się. Ty pomóż. A, sam się wycofasz. Aha, świetne. Dobra, nieważne. Praise the dragon.
Dobra, przyzwany oddział zrobił swoje. Może by jego wykończymy, a później pozostałych. Wy się na tą stronę ustawcie, a wy jakbyście mogli zastrzelić go, byłoby niezmiernie miło. Wy natomiast cały czas się zbliżajcie. Balon byłoby fajnie, jakbyśmy ustawili gdzieś tu. Tu, a nie tutaj. Świetnie. I ty wracaj do walki. Matko Boska, jak ten Lokir jest groźny. Ja pierdzielę. No, też wycofajcie. A przynajmniej zabijemy młodego bohatera. To jest akurat dobry myk. I z tej strony już raczej... No ścigajcie, żeby nam nie wróci. Pięknie. Czyli wrzucimy im zatrute ataki, słuchajcie, żeby troszeczkę mu tu zwiększyć możliwości ofensywne. Bo tak, wy żeście go pokonali, fantastycznie. Wszyscy na Lokira. Może go wycofamy na chwilę, na piechotę. O, to chodziło, teraz. Dokładnie o to chodziło, żeby mu tak troszeczkę, wiecie, zadać dużo obrażeń. I przy okazji strzelajcie tam. Plus wszystkie jednostki strzeleckie tak samo w tą stronę. Ja pierdzielę, jaki po prostu jest idiotyczny jest ten atak. Z tej magii. Totalnie z tyłka wzięty. No głupie to... Dostrzelcie ich. Dobra, zabiliśmy Lokira. Pięknie, to się opłacało. Dobra, wy gdzieś tam i wy tak samo na nich, świetnie. Mamy czarodziejkę, słuchajcie, do zabicia. Gdzie ty w ogóle jesteś? Tylko czarodziejki boję się, że nie dam rady zabić. Dobra, rzućmy jeszcze zaklęcie regeneracyjne. Ważne, że Lokir nie żyje. Okej. Ale Jezus Maria, słuchajcie, cały po prostu oddział jednym zaklęciem łubut, nie? Nie lubię takich rzeczy. Bo straciliśmy dwa srebrne oddziały. Nie wiem, no to... Przegięte, takie... No takie po prostu nie. No nie. Ja tego nie uznaję. Nie, mówię, ja tego nie widziałem. Proszę oddać mi moje dwa dobre oddziały. Bo to było poniżej wszelkiej możliwej krytyki. Zagranie z ich strony. Zdecydowanie. No. Dobrze, to teraz co? Tu będzie trzeba stolicę zająć regionu. Tylko najpierw to może się zregeneruje. Tą armią. Zaatakujemy tutaj. Tą drugą armią. Dowerbujemy sobie kilka jednostek, tylko chciałbym się też przemieścić trochę dalej. Dowerbujemy sobie chociaż dwie jednostki pierwsze, żeby no niestety ale zasklepić tą stratę. Obrona zwarć, kolejny pancerz. Chyba mam na wszystkich już pancerze.
No ale kurde! Dobrze, że on mi się, słuchajcie, nie wbił w ten oddział. W niebiańskich smoczych kuszników, bo to już w ogóle byłaby masakra. Mamy pierwszy złoty. Zobacz, jaka jest różnica, ile już ma bonusów. W ogóle obrona zwarć 54 na pieszotierowej jednostce. Pięknie to wygląda. No i 7000 w skarbcu, więc oczywiście na coś wydamy. Szlak prochowy można by ulepszyć. Na pewno. Niebiańskie tarasy. No tutaj również. Bo najbardziej by mnie interesowało chyba rozwinięcie tych zwierząt egzotycznych na wyższy poziom. A przy okazji trochę pieniędzy w skarbcu, więc od razu werbujemy puszników. No tutaj niestety też straciłem jeden oddział. I był to jeden oddział pikinierów. Dobra, nieważne. Lokir prawdopodobnie spadł, no właśnie, praktycznie na dno ze swoimi sztandrami. Pakt o nieagresji z Ostlandem, raczej nie, tu też nie. Dostęp wojskowy nie. Sojusz na 8 już. Militarny nawet by chcieli. Dołączyć do Konfederacji też by chcieli. Tylko czy ja bym ich chciał? Mógłbym, słuchajcie, wtedy, bo z tej strony nie ma przejścia, mógłbym wtedy wykorzystać ich i zaatakować, tylko że stracę równowagę, jeżeli dołączyłbym mi do Konfederacji, ale miałbym otwartą drogę do podboju tego terenu. Czyli wszystko, co się znajduje tutaj, byłoby już moje. Bo on nie ma się czym bronić. Kurczę, no. To jest bardzo kuszące. I zrobię tę konfederację, słuchajcie teraz. Bo ta konfederacja mi się przyda. Jest to pełna prowincja. Zaproponujemy mu to. Przy okazji... czy ty mógłbyś mi to zbalansować? A jeszcze jakbyś mi na przykład... Och, cholera. Chciałem coś innego kliknąć, ale dobra. Chciałem, żebym jeszcze zapłacił za to, ale trudno. Dobra, mamy konfederację i mamy Yang na drugim poziomie, więc potrzebujemy Ying. Pięknie, słuchajcie, rozwój, kontrola, frakcyjnie plus 5, oj, to się bardzo przyda, rajskie ogrody, piękne to jest. Przychodzę ze wszystkich budynków, lokarna prowincja, mamy Ying, mamy możliwości, o tym się totalnie tutaj nie przyda, więc ja to wyburzę. Ja bym to potrzebował gdzieś tutaj, to sobie zniszczę i to sobie też zniszczę, dzięki czemu szybko nadrobię budynkami równowagę. A w międzyczasie mogę się... Czego mamy przewagę? Mamy przewagę Yang. Potrzebujemy Ying. Yin. To w jedną turę właśnie będziemy mogli zrobić to. Pięknie. Teraz tak. Ciebie wyrzucę. To trochę może być zaburzone. O, mamy teraz Yin. To wiecie co, się za chwilę wstrzymam z tym wszystkim. Bo jakie my tu mamy w ogóle armie? Bo wy mieliście chyba tylko jedną armię, taką malutką, prawda? Wejdź sobie na pewno, będziesz werbować. A, ty jesteś na forsownym marsz, no to nie. To zobaczmy, kogo mamy, bo tak, to są... Gdzie ja cię mam? Pokaż się. Gdzie ja cię mam? Dobra, miałem ciebie, tak? Mógłbym z niej zrezygnować, ale wtedy stracę... Chociaż, dobra, wyrzućmy ją. Znowu wchodzimy na Yang. Ale, wiecie, zmniejszam koszty dzięki temu. Za chwilę będziemy dążyć do równowagi. Gotrek nic mi nie daje. Ty masz pojedyncze jednostki. A tu się przejść nie da, świetnie. Więc teoretycznie mógłbym zaatakować na przykład Zizu. Ewentualnie już uderzyć na Hiachia. O tak, mamy Hiachia. I pasowałoby to chyba, że ma trzy... Tak, trzy osady. Świetnie, więc wszystkie... Plan ataku, słuchajcie, jest, będzie zrealizowany. Tym zaatakujemy tutaj, tą armią. Tym zaatakujemy Zizu, a tym przejdziemy na razie już w stronę Hiachi. Tylko wolałbym, żeby on tego Hiachi nie przejmował. Przy okazji mamy tutaj możliwość, koszt werbunku. Myślę, że będzie mi potrzebna kontrola. I... Fajnie, bo całą prowincję żeśmy teraz zostali. Praktycznie całe Chiny nasze. No i to pięknie wygląda. Za trzy tury również zrzucimy sobie prawdopodobnie
osłabienie troszeczkę zagrożenia ze strony bastionu. Mamy tak, przychody, słuchajcie, przyprawy teraz produkujemy. Szybka umowa, bo teraz mnóstwo właśnie osób będzie chciało z nami handlować i bardzo dużo lodowy dwór. Dobra, to z lodowym dworem plus zapłacicie mi. Pach, to nie agresji zupełnie mnie nie interesuje. Ale 1500 chętnie przyjmę. I mógłbym górojady jeszcze zachęcić do handlu. Neutralny, awersja, zagrożenie strategiczne. Czy są zagrożenia dla mnie? Zupełnie nie. Z Reiklandem natomiast chciałbym jeszcze podjąć handel. Tylko przypuśćmy, to mi kurde niewiele da. Nie jestem w stanie chyba mu zbilansować oferty, bo nie stać mnie na to. Więc na razie sobie odpuszczę. The Lord Magistrate stands ready. Kim ty jesteś w ogóle? Dobra. To może wyczerpanie, to zmniejszymy sobie, dziękuję. I co, kolejną karawanę dostałem? Tak, słuchajcie, ja dostałem kolejną karawanę. Wy się leczycie, za 5 tur w ogóle będziecie w domu. Nice, może być. Budynków żadnych, wszystko jest porozdawane. Bardzo fajnie ta wojna wyszła i bardzo nam się to opłaciło w tym razie. Oczywiście, słuchajcie, Konfederacja to jest minus 4 do zadowolenia, ale jak za chwilkę dostaniemy tutaj przewagę Ying, później Yang też, bo zbudujemy jeden budynek do tego i do tego, czyli zbudujemy dwa budynki do Ying i stworzymy sobie technologię Yang, która jest tutaj, utrzymanie jeszcze nam spadnie i znowu weźmiemy równowagę, to będziemy mieli wszystko na plusie. Ok, więc możemy spokojnie kończyć turę, a Lokir nie ma armii, więc ruszamy na niego z całym teraz impetem. I posiadamy jedno z najbezpieczniejszych chyba miejsc w całym starym, starym świecie. I powoli, powoli moglibyśmy się, słuchajcie, zbliżać do ogarnięcia i opanowania tutaj tych terenów północnych, żeby się ich pozbyć, ewentualnie wchłonięcia naszego braciszka. Chociaż braciszek mógłby być niezłym buforem i pójście niżej na nomadów i wchłonięcie również tych ostatnich frakcji katajskich też by było całkiem fajne. Na pewno się wyrzucimy wampiry, bo to byłby nasz kolejny cel. Frakcja zniszczona, Barak War, gotowość do działania, to wiem. Opracowano technologię i mamy równowagę, słuchajcie, pięknie. Więc chyba nawet nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem. Wzniesiono budynki. Czemu dostałem plus jeden in? Miałem chyba przewagę. Dobra, mamy równowagę. To się cieszę w takim razie, że mamy. No to będziemy sobie teraz opracowywać. Na pewno jedną turę... Chociaż mógłbym tutaj już. Atrybut skradanie się, przydzielona jednostka. To by było fajne. Obrona w zwarciu dla chłopskich niebiańskich smoczy strażników, nefrytowych wojowników. Jeszcze byśmy zbustowali im obronę w zwarciu. Jeszcze mocniej. Dla nich przychody z miast i in. Zapewnienie twojej frakcji sztandar i skradanie się zupełnie dla mnie nieprzydatne, ale dla tej technologii formacji obronnej byłoby to dobre. Dyscyplina plus 4 i obrona w zwalciu plus 4. Super. No to teraz co? Tu się widzę, że będzie się werbował. Świetnie. No to w takim razie staniemy w tym miejscu. Drugą armią. Myślę, że staniemy zaraz za nim, się werbujemy. I kolejny poziom. Dobra, to co? Albo może magiczne posiłki w pierwszej kolejności. Ostateczna przemiana. To było dobre. Ale weźmy magiczne posiłki. W następnej turze zaatakujemy go. Tak myślę przynajmniej. Tak, w następnej turze damy radę go zaatakować. Ale ty chciałbym, żebyś... O właśnie, się cały czas regenerował. Dziękuję. Teraz w następnej turze też zaatakujemy tutaj. I kilka jednostek weźmiemy. Ewentualnie już mogę tutaj zacząć, słuchajcie, atakować. Bo co ty możesz zwerbować? Możesz zwerbować wbrew pozorom całkiem fajne jednostki. Tu bym sobie stanął. No i kolejne armie na pewno by się przydały. Dobra, weźmiemy dwa oddziały kuszników.
I teraz. Mury na wyższy poziom? Czy jest coś bardziej potrzebnego? Na przykład przyprawy. Ewentualnie można, słuchajcie, po zniszczonych tutaj budynkach. Tych bym stąd wywalił właśnie. No na pewno przyprawy bym chciał zrobić. I na pewno bym... Czy my mamy jakieś specjalne tutaj budynki? Myślę, że nie. Ale tak, zbudujemy sobie chyba koszary w jednym z nich. Ewentualnie moglibyśmy, jak tutaj jest z dochodem. Przede wszystkim z rozwojem. Rozwój mamy fajny z bonusu. Kontrola. Jak tam właśnie z kontrolą? Wszędzie, słuchajcie, kontrola jest bardzo ładna. Dobra, to zrobimy sobie jeden na kontroli i drugi zrobimy sobie na pieniążki. I rozwiniemy sobie tutaj główny budynek. I dalej będziemy mieć równowagę. Znowu handel z Middellandem. Najchętniej chciałbym handlować z kimś innym, ale dobra, Middelland, spoko. 400 bierzemy, dzięki czemu starczy nam to na coś innego. Pak to nie agres mnie w ogóle nie interesuje. Szybka umowa, już obronne. Konfederacja, no tych bym chciał teraz skonfederować. Strażnicy Cesarstwa, zdecydowanie, to by było dobre. Ale sojusz obronny z południem przeciwko wampirom. Tylko że wtedy będą chcieli, żebym dołączył do wojny przeciwko wampirom, a ja tego na razie nie potrzebuję, bo muszę zebrać siły na północy, żeby dokończyć Lokira. Zatem tutaj jeszcze sobie, słuchajcie, spustujemy. To będą pusznicy, przynajmniej jeden oddział. Cały czas będziemy sobie wzmacniać tą armię. A przy okazji, może zamiast, słuchajcie, tego oddziału, zwerbujemy tutaj dwa dodatkowe. Cholera. No to chociaż jeden oddział tych. Albo wystarczy im. Wierzę w to, że wystarczy. No ile tu mamy? 6. No i pięknie. Tutaj mamy 6 plus bohaterowie. No tutaj robimy jednak oddział puszników. I puszczamy turę. A, jednak przewidział, że coś będę chciał tutaj wykminić. No dobra. Czyli możemy z północy ściągnąć jednostki. Jednak w tej turze na pewno nie będzie się regenerować. A ten chaośnik co tam chce? Konfederacja tego regionu byłaby niesamowita. Sojusz obronny. Goddammit, ale tu jest jeszcze, słuchajcie, tu są jeszcze jaszczury i tu są jeszcze... A, Boże, Boże, wy macie tak, obrońcy wielkiego planu. Nie, to nie jest jeszcze ten moment, w którym ja bym chciał do tego dopuścić. Trochę ten czarownik chaos mi tutaj będzie psuć, bo może opracowanie technologii. Hello, Og. Z przodu, poprzy to już czytaliśmy. Dobra, słuchajcie, to jest kolejna taka sama, tak naprawdę, takie samo starcie. No ale zobaczymy, jak wygląda tutaj nasza nowa jednostka. Ma przebicie pancerza, więc prawdopodobnie dobrym pomysłem byłoby ostrzelać jego ludożerców, bo są to duże jednostki, a ten jest dobry przeciwko dużym jednostkom. Nie, przepraszam. A ci są... Łamacze tarcz, szansa na zblokowanie ostrzału minus 24. Pięknie. I przebicie pancerza, ładny zasięg. No i jeszcze mamy flarę ognistego deszczu, to już w ogóle będzie niszczycielski przeciwko gnoblarom. Bierzemy. Zobaczymy, jak to wydziała. Jeszcze w tym odcinku, no i wtedy sobie zrobimy przerwę. Ale popchnęliśmy po prostu. Słuchajcie, zrobiłem kilka materiałów pod rząd, ale tak popchnęliśmy kampanię, że zagarniemy cały ten obszar dla siebie.
zaciskając żelazną pięść Kataju aktualnie. Zaryzykowałem stwierdzenie, że jest to chyba jedna z obecnie mocniejszych frakcji. No dobra. Czyli co, robimy sobie jakieś dobre ustawienie, czyli najpierw gdzieś wysoko. Prawdopodobnie będzie to tu. Plus wy. Chociaż tak, miał być dobrze. Teraz tu. Wy też gdzieś, powiedzmy gdzieś tu, na spokojnie. Minimalnie będziemy musieli się przemieścić, ale to dosłownie minimalnie. Dobra, wy na pewno strzelacie w lewki. Możliwe, że... wy macie takie chujowe ustawienie, że nic nie będziecie strzelać. Też przeniesiemy ich tu. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, dajemy go tu. Nie uciekajcie. Zapomniałem wam to wyłączyć. No, złapcie ich, złapcie ich, złapcie ich. Dziękuję. Ta mapa jest tragiczna dla nas. Dobra, tu strzelajcie. Bardzo przypominają rusznice wykorzystywane przez... jak to się nazywało? Skavenów. Okay, teraz tu. No to jest po prostu zajebiste z tymi wołami. Ja pierdzielę! Czy to jest jego lord, który właśnie został tak zomnomiony? I pięknie. Wow. Dobra, robi wrażenie. Serio. Fajny oddział, podoba mi się. Lubię go już. Ta artyleria też jest mocna. Okej, no to kończymy bitwę. Pięknie, pięknie to wyglądało. Ja pierdzielę. Tylko dobrze, tylko totalnie gówniana mapa do ustawiania, bo straszne wzgórze i nigdzie się nie dało jakoś optymalnie tego rozstawić. Chyba, że z tyłu mapy gdzieś całkowicie na tym zboczu, żeby widać było całe zbocze, no to wtedy. Ale no to jest... Okej, dwa takie oddziały wystarczają, żeby zrobić wrażenie na przeciwniku. Jak będą mieli jeszcze wyższe poziomy, no to tym bardziej. To niszczy i zabija i po prostu jest niszczycielem światów. Bardzo mi się to podoba. Weźmiemy sobie, słuchajcie, uzupełnienie na 29%, oto tak, bardzo proszę. Czemuż nie? Mężowa brama ma 15 jednostek, tutaj mam 14. Wygląda po prostu idealnie. No dobra, czyli co, koniec tury był? Mogę już dalej ruszać? Mogę. To co, atakujemy główną osadę. Ale dwoma armiami co najmniej.
żeby nie stracić tutaj niczego. Chociaż to jest tylko 10 i dałbym radę. Natomiast na razie oblegaj. No teraz pytanie. A, tutaj mógłbym zaatakować od razu, słuchajcie. Czyli przejmujemy absolutnie wszystko, co będzie miał. No dobra. Szlachetna porażka. Jeszcze cały czas okrążaj. To jest ofensywa na pełną skalę już, przyjacielu. No i niestety, ale będzie to chyba oblegać, tak mi się wydaje. Będzie chciał to przejąć. A, szkoda. Chciałbym ja to mieć. No nie, może się uda inaczej. Tak czy siak, ta prowincja na pewno będzie cała moja. Teraz przechodzimy w tryb forsownego marszu. Lecimy pomóc tutaj. Te dwie prowincje padają pod naszym naporem. Kogoś tracimy? Jeden oddział, ale spoko. Okupacja. Xinzhu. Odzyskała niepodległość. I teraz tu. I zobaczmy, jakie budynki zostaliśmy, żeby mieć zaburzoną... A, w zasadzie ile mamy teraz tego? Mamy jeden yang, czyli potrzebujemy jednego ying. No to tutaj. To za 3 tury by było. Ewentualnie szybciej można by to zrobić. Zobaczmy, co mamy z budynków. No właśnie, tutaj trzeba byłoby zrobić na pewno mur. Zanshi. Czy ta prowincja wymagałaby jakiejś wybitnej obrony? My się wydaje, że nie, ale chętnie bym... Jak to jest? Mamy yang przewagę. No to zrobimy sobie, słuchajcie, tutaj kontrolę plus 2 na 100%. Rozwiążemy ten problem. Żelazo na pewno na najwyższy poziom. Tutaj tak samo. Giełdę na najwyższy poziom. No przy okazji niedługo będą już mieli te siódme levele, więc tutaj tak samo, zbliżamy się coraz mocniej. To byśmy chcieli teraz zainwestować. Bo oko burzy daje podstawowe siłę broni plus 50, wzmocnienie, obrażenia od broni przebijającej pancerz 50%, atak zwarć plus 24. Rozmiar istoty, duża jednostka powietrzna, czyli gdy jest smokiem, można jej wrzucić to zaklęcie. Ona jako smok to i tak jest duża, tylko ma problemy raczej z faktem, że jest podatna na ataki. Nie wiem, czy ja sobie teraz nie zrobię tutaj regeneracji utrzymania. Bo zaklęcia i tak wykorzystuję mocniej raczej przeciwko umiejętności ofensywne. Dobra, damy żelazną dyscyplinę i pójdziemy trochę w nagły atak. Jedna, jedyna prowincja, Fuzhou, którą bardzo chciałbym skonfederować. The bloodline of the Celestial Emperor gives me jurisdiction in these talks.
The Empire. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co to jest w ogóle za frakcja jeszcze raz? Child of the to jest Kataj. Okej. The boss. Guru Jada by chciał z nami handlować. Mamy orków niedaleko. Dobra, wzmocnijmy ich przeciwko orkom, bo to może być dla nich duże zagrożenie, jeżeli Grimgor się tu pojawi. Chociaż Grimgor bardzo często staje po dupie. Zrobimy sobie ten handel. I tu byśmy chyba... Słuchajcie, zakończyli już odcinek. Ruszymy teraz na wampiry. Kolejne, pewne celowanie. Pięknie. To bardzo prosta armia, ale skuteczna. Ile mam jeszcze Gotreka? Gotrek 120. Jeden Yang. Czy już rozwiązałem sprawę z Yangiem? Wydaje mi się, że tak. A, tutaj jeszcze miałem, słuchajcie, coś zwerbować. Dobra, no to jeszcze jeden oddział. Będziemy mogli powoli pomyśleć nad zniszczeniem tych wampirów, bo są dwie prowincje, jedna i uderzymy z każdej możliwej strony, czyli zrobimy desant, wchłaniając tą prowincję i później pomyślimy nad to, jak zjednać sobie te dwa pozostałe królestwa Kataju. A co to jest w ogóle? A bo to chyba są te armie, które atakowały karawany. No dobra, kończymy turę i myślę, moi drodzy... O, kolejny punkt, świetnie. To może ofiar tych wyczerpania. To zrobimy sobie. I skończymy odcinek po tej turze. Pytanie za 100 punktów. Czy on będzie to oblegać? On chyba już to oblega, no właśnie. Szkoda. Miałem ochotę przejąć to osobiście. Zasięg na mapie kampanii. Dla kogo? Long Ray'a. Świetnie. Mam już okazję tarczę, ale tarczy mam dużo. Dla ciebie. To mi się przyda bardzo. Koszt werbunku. Frakcja zniszczona, błogosławiony lęk, czyli przejęli jednak. Dobrze, no to mamy wielką poprawę relacji. To nic nie szkodzi. Pytanie tylko za 100 punktów. Czy jedną dużą armię nie powinienem właśnie gdzieś tutaj trzymać, słuchajcie? Żeby mogła stanowić obronę przeciwko ewentualnemu zagrożeniu. Dokąd należy ta... To jest na czerwono. Czy mamy wojnę? Nie, no nie mam wojny. O co chodzi? Babcie wiedzą najlepiej. Spaczenie minus 5. O! Super. Tylko, ja mam wojnę? Chyba coś nie załapało, słuchajcie, że błogosławiony lęk został wchłonięty, zniszczony. Także moja ilość wojen drastycznie zmalała. Z czego się niezmiernie cieszę. I ta armia faktycznie pozostanie tutaj na północy. Gdzieś tam przy Wei Jin, żeby ewentualnie można było reagować na zagrożenie. Mamy tutaj na przykład czerwoną fortecę, którą chyba trzeba byłoby zniszczyć. I 4000 na plusie. Pięknie. Dobra. Teraz lecimy odpowiednio. O właśnie. Chyba przeciwko wam, więc odpowiednio lecimy. Ile bym musiał? Stąd mogę się ruszyć. Dobra, lecimy sobie tutaj. Drugą armią na pewno też pójdziemy gdzieś w tą stronę. W ogóle jakaś wielka burza z wiatrami rozpętana. Zobaczcie, jak zajebiście to wygląda. Super. I kompas. Dobra. Jak tam z zagrożeniem bastionem? Nie jest źle, ale raczej bym wolał... Gniew Smoczego.
Spaczenie nie jest dla nas problemem aktualnie. A to będzie minus 2% natury, a to rośnie. Stałe zagrożenie plus 6. Myślę, że to będzie ważniejsze, żeby podboostować sobie zadowolenie. Karawana za 3 tury. I mamy równowagę. Pięknie. Ta równowaga jest tak bardzo OP. Po prostu tak bardzo. Stąd też się zabierzemy na południe z Gotrekiem. No i uderzymy, słuchajcie, 3 armiami na niego. Tutaj zajmiemy tą prowincję. A tu postaram się uderzyć od razu na jego stolicę. Nongchang. I zniszczyć spaczenie. Ale to w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał i dziękuję wszystkim za zdecydowanie się na taki krok, a także zapraszam do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału, sklepu z grami online, w jednych chyba z najlepszych cenach, jakie widziałem. Do usłyszenia, hej papa, łapka, komentarz, zapraszam. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com, linki w opisie.